Co to znaczy być dojrzałym człowiekiem, żeby być dojrzałym do relacji? Czyli to jest takie zaproszenie do tego, przyjrzyj się sobie, jak wygląda twoja dojrzałość i przyjrzyj się sobie, co być może ty możesz zrobić inaczej, żeby było tobie łatwiej w relacjach z innymi. Ponieważ moje doświadczenia pracy z ludźmi pokazują, że my mamy taką dużą łatwość do i taką chęć zmiany innych ludzi. Nie? Czyli my mówimy, gdyby mój mąż się zmienił, to mi byłoby łatwiej. Gdyby mój szef był inny, to mi byłoby łatwiej. Czasami niektórzy mówią, że im jest trudno, bo mają trudnego rodzica. A tak naprawdę to, co jest ważne w relacji, to to, że my w każdej relacji jesteśmy w pewnego rodzaju wymianie. Co to znaczy? To znaczy, że żeby była dojrzała relacja, to dojrzałą relację muszą tworzyć dojrzali ludzie. Zajmijmy się najpierw definicją dojrzałości. Dla mnie dojrzeć, czyli być dojrzałym, zawiera w sobie dwa elementy. Dojrzeć, czyli zobaczyć, czyli zauważyć, czyli inaczej mówiąc, mieć wgląd. I dojrzeć to oznacza być gotowym do zmiany i być gotowym do akceptacji. Bardzo wiele osób ma w sobie takie przekonanie, że ciągle musimy coś w sobie zmieniać, że ciągle nie zasługujemy, że ciągle jesteśmy niewystarczająco dobrzy, że musimy walczyć ze swoimi słabościami, że musimy przekraczać swoje ograniczenia. Ja nawet jak to mówię, to mi się tak w ciele pojawia takie, wiecie, taka chęć kurczenia się po prostu, bo wielu z nas niesie w sobie takie przekonanie, że nie jesteśmy wystarczająco dobrzy. Czyli, że nie zasługujemy na miłość, szacunek i uznanie otoczenia tacy, jacy jesteśmy. Co to powoduje? To powoduje taką ważną rzecz, która dzieje się w relacjach, że wchodzimy w relację z drugim człowiekiem i chcielibyśmy, żeby ta druga osoba pokochała w nas te części, które kiedyś nie były w nas kochane. Co to znaczy? To znaczy, że chcielibyśmy doświadczyć miłości, na którą nie trzeba zasługiwać. Dlaczego chcielibyśmy jej doświadczyć? Dlatego, że kiedy byliśmy mali, musieliśmy zasługiwać. I też jest tak, że każdy z nas, można by było powiedzieć, że ma zranione serce. Co to znaczy? To znaczy, że prawdopodobnie słyszeliśmy różne komunikaty, w których nam mówiono, że jesteśmy niewłaściwi. Na przykład, mógłbyś się bardziej postarać, jesz za wolno, krzywo siedzisz, tak się nie je, zdolny, ale leniwy, musisz, Zosia to taka grzeczna, a ty to co? Słyszeliśmy dużo różnych komunikatów, które można by było powiedzieć, no, kroiły serce, które oczekiwało miłości, akceptacji i uznania. I jesteśmy w takim świecie, tkwimy w takim świecie, który powoduje, że właśnie nie jesteśmy dojrzali, czyli nie dojrzeliśmy, bo nas przycięto. Czyli tak jakbyśmy czasami, jakbyśmy byli takim krzewem, który trochę skarłowaciał, bo go za szybko poprzycinano albo go za dużo poprzycinano. Tak? W związku z tym nie miał siły do tego, żeby rozkwitnąć. I to są te wszystkie przekazy otoczenia, które my na swój temat słyszeliśmy i które powodują, że my naprawdę zaczynamy wierzyć, że coś z nami nie tak. I wtedy wchodzimy w relacje, w których bardzo chcemy, żeby ten ktoś nam te rany zalepił albo no, pokochał te trudne kawałki, które w sobie mamy albo co do których jesteśmy przekonani, że one nie są możliwe do pokochania. No bo jeżeli dziecko słyszy od rodzica, który powinien kochać, że jest niewłaściwy, no to zaczyna w to po prostu wierzyć. No i trudność w relacji, albo inaczej, niedojrzałość w relacji polega na tym,
że kiedy spotkają się dwa głody, czyli spotkają się dwie głodne osoby, no to my zaczynamy szarpać. Czyli ja chcę, żebyś ty mnie pokochał bezwarunkowo, a ty chcesz, żebym ja cię pokochała bezwarunkowo. Tylko my nie możemy tego zrobić, jeżeli nie mamy akceptacji w sobie. I to, co ja lubię szalenie, to jest zdanie, które dla mnie jest w ogóle podstawą wzrostu i akceptacji. Czyli wciąż uczę się kochać te części, którym nikt nie klaszcze. To znaczy, że ja wciąż na drodze dojrzewania jestem w stanie dojrzeć w sobie, zaglądając w siebie, te kawałki, które są dobre, choć one nie spotykają się z potwierdzeniem z otoczenia. Doświadczenie wielu osób, z którymi pracowałam, jest takie, że nie ma znaczenia, ile ja usłyszę uznania i docenienia od otoczenia. Nie ma znaczenia, ile osób mi powie, że świetnie gotuję, że jestem mądry, że jestem ładną kobietą, że się świetnie ubieram. To nie ma znaczenia, jeśli ja nie uznam tego, że wszystko ze mną w porządku. Czyli jeśli przekonanie o tym, że jestem wart akceptacji ze wszystkimi kawałkami, które w sobie mam, to nie ma znaczenia, co powie otoczenie. I czasami ludzie mówią, wiem, wszyscy mi to mówią, ale ja tego nie widzę w sobie. Dojrzałość polega na tym, że ja widzę siebie realnie i że mam zgodę na to, że jedne rzeczy są we mnie mocne, że niektóre są talentem, niektóre są potencjałem, a niektóre robię inaczej niż inni. Nie gorzej, właśnie o to chodzi. W dojrzałości ważne jest, żeby nauczyć się być z ludźmi w taki sposób, że my nie oceniamy. Czyli ja nie mam lepiej ani gorzej. Ja mam inaczej. Ja jestem w innym wieku niż ty. Tak? Ja mam inną historię rodzinną niż ty. Ale tu nie ma lepiej czy gorzej. I ta dojrzałość polega na tym, że ja potrafię być w moim jestem dzisiaj. Czyli, że ja mam akceptację dla mojego jestem dzisiaj. I dzisiaj jestem wystarczająco dobry. Jutro być może będę inny, bo będę pracować nad sobą. Być może coś będę chcieć zmienić, ale punkt wyjścia to jest moje poczucie bezpieczeństwa. I teraz zobaczcie, co my robimy? My robimy coś takiego, że kiedy myślimy o sobie źle, kiedy włączamy sobie krytyka wewnętrznego, kiedy się źle traktujemy, kiedy siebie źle oceniamy, to my tak naprawdę zabieramy sobie bezpieczeństwo, które mogłoby płynąć z nas samych. Tak? Czyli jeżeli ja mówię, za długie mam te palce, mogłabym to, jakbym miała krótsze palce, to by było lepiej, albo nie wiem, jakbym nos miała inny, no to możemy powydziwiać tutaj. Myślę, że każda z koleżanek coś by mogła dorzucić, co można by było zmienić. To ja już występuję przeciwko sobie, czyli ja już wchodzę w to, że ja nie potrafię dojrzeć dobra w sobie. Jeżeli ja nie widzę dobra w sobie, to jak ja mam dojrzeć dobro w drugim człowieku? To ja cały czas jestem w tym, że ja bardzo chętnie dojrzę, co z tobą nie tak, i bardzo chętnie ci wytknę. Na tym polega niedojrzałość w relacjach, że nam jest trudno być w tu i teraz i w akceptacji, bo my jesteśmy w tym ocenianiu i szukaniu, co nie działa. Co to powoduje? To powoduje, że mamy dwoje pięknych ludzi, którzy ciągle przeglądają się w kałuży. No ale jeżeli przeglądamy się w kałuży, czyli w brudnej wodzie, no to w brudnej wodzie zawsze będziemy widzieli nieprawdę na swój temat. I dojrzałość, w ogóle dojrzałość do bycia człowiekiem, który jest gotowy do bycia w relacji, zaczyna się od tego, że ja przyglądam się sobie, no ale w takim obiektywnym lustrze. Czyli mam odwagę zobaczyć w sobie to, co we mnie jest okej, i mam odwagę powiedzieć, mamy inaczej.
I chcę Państwa zaprosić do takiej przygody teraz. Pokażę Wam wymiary zdrowia psychicznego, czyli 13 obszarów dojrzałości. Opowiem o 13 obszarach dojrzałości. Zapraszam Was do przyglądania się temu, który obszar jest tym, o którym możecie powiedzieć tak, mam, i który obszar jest tym, któremu warto się przyjrzeć i powiedzieć sobie, to jest ten element kałuży, w którym się przyglądam co jakiś czas, albo to jest ten element błotka, do którego mnie włożono i jest mi być może na ten moment trudno z niego wyjść. Natomiast to, czego potrzebujemy, żeby właśnie wyjść do dojrzałej relacji, to potrzebujemy podjąć decyzję, że wychodzimy z błota. Okay? Nikt z nas nie może być wyciągnięty z błota, jeśli postanawia tam siedzieć. Ja znam wielu ludzi, co do których ktoś przychodzi i mówi, daj rękę, wyciągnę cię. Nie, bo ty nie rozumiesz. Nie, ja tu siedzę i cierpię. I jakoś całkiem mi dobrze w tym cierpieniu. Zacznę od tego, że żeby być dojrzałym człowiekiem, trzeba znać siebie. Właśnie wydaliśmy książkę o tym, co się dzieje z nami, kiedy jesteśmy uwięzieni w różnych przekazach rodziców. I w tej książce bardzo dużo piszemy o tym, że żeby naprawdę wybierać, trzeba sobie uświadomić swoje potrzeby. Czyli co to oznacza? To oznacza, że żebym ja mogła wyjść do innych ludzi, to ja muszę wiedzieć, kim jestem. Jakie jest moje jestem? Jaka jest moja tożsamość? Co jest dla mnie ważne? Co jest moim kręgosłupem moralnym? Z czego ja chcę wybierać? My mamy bardzo dużą trudność w znaniu siebie, ponieważ bardzo wielu z nas żyje według takich przekazów pod tytułem powinno się. A na przykład miałam taką ostatnio ciekawą dyskusję na warsztatach, kiedy jeden z panów powiedział, że nie może wymusić na swoich dzieciach, żeby zakrywały łóżko, żeby pościel przykrywały kapą. Więc ja pytam, a dlaczego mają to robić? I on mówi, no bo łóżko powinno być przykryte. Jak myślicie, dlaczego łóżko powinno być przykryte? Natomiast zobaczcie, to ma bardzo ciekawą historię, bo ja się temu przyjrzałam. Kiedyś, w ubiegłym tysiącleciu, były takie sytuacje, że w domach były dwa pokoje. Był tak zwany duży pokój, tego się wtedy nie nazywało salonem, i był pokój dziecięcy. Co oznacza, że rodzice spali na kanapie w tak zwanym dużym pokoju, na tej takiej wersalce, prawda? Rozkładało się wersalkę na noc i składało się wersalkę. W związku z tym, jeśli spało się na wersalce, to oczywiste jest, że kiedy się ją składało, przykrywało się ją kapą, bo to było higieniczne. Gdzieś ten zwyczaj przykrywania kapą, on ma swoje uzasadnienie. Czy jakimś tam innym przykryciem. Czasami potem to było, żeby to było ładne i estetyczne właśnie i tak dalej. Tylko że my już bardzo często, może nie wszyscy, ale często mamy też łóżka, które są w osobnych pokojach. I moglibyśmy ich już nie przykrywać, bo tam się czasami nie wchodzi i nie siada. Chodzi o to, że my mamy pewne takie przekazy i nakazy, które nam włożono i które powodują, że my czasami nawet nie reflektujemy, dlaczego coś robimy. Tylko uważamy, że powinniśmy, musimy, wypada, nie wypada, należy. Czasami jest tak, że robimy coś dlatego, że co ludzie powiedzą. Nie? I teraz, jeżeli to jest moja potrzeba, bo ja tak lubię, to jest okej. Ale czy moją motywacją do tego, że ja to robię, jest to, że ja to lubię? Czy moją motywacją jest to, że mnie tak wychowano, że mnie tak nauczono? W związku z tym ja jestem w pewnej sztywnej ramce działania. I to są dwie różne rzeczy. Ja na przykład kocham pracować.
A są ludzie, którzy nie lubią prasować. I teraz, czy to jest ok, że ktoś będzie chodził w niewyprasowanych ubraniach? Każdy z nas ma inaczej. I kogoś będzie urażał paproch na podłodze, a dla kogoś ten paproch nie będzie ważny. I teraz chodzi o to, że dojrzałość polega na tym, że ja akceptuję, że Pan ma inaczej. I to jest ok. W Pana domu Pan ma inaczej i ja będę szanować Pana zasady. Ale byłoby mi bardzo trudno i przykro, gdyby Pan przyszedł do mojego domu i zobaczył 4 paprochy i mnie ocenił jako osobę, która żyje w bałaganie. Ponieważ dla mnie to nie jest bałagan, a nawet powiem więcej, dla mnie ważne jest to, że ja wolę spędzić czas z moim dzieckiem niż na sprzątaniu. I po prostu mamy inaczej. I gdybyśmy jako ludzie umieli wyjść ze świata ocen i powiedzieć, Pan jeszcze pięknie to powiedział, trudno się żyje z takim człowiekiem. Ja myślę, że w ogóle bardzo trudno żyje się ludziom, którzy mają zupełnie inne światy potrzeb. Wtedy, kiedy jedna osoba próbuje zmusić drugą osobę do życia według jej potrzeb. I teraz, jeżeli Pan spotyka osobę, która również kocha zbieranie paprochów, to wy będziecie w cudownej relacji. Jeżeli Pan będzie w relacji z osobą, dla której zbieranie paprochów nie jest ważne, to ktoś w pewnym momencie będzie smutny i nieszczęśliwy, bo będzie cały czas słyszał, że coś robi nie tak, nie? I ja znam bardzo wiele małżeństw, w których mąż mówi, jak widzę kątem oka ten nóż brudny leżący tam, to ja nie mogę się bawić ze swoim synem. A potem, kiedy syn ma 17 lat, on przychodzi i mówi, nie mam kontaktu ze swoim synem, bo wcześniej ważniejsze były dla mnie inne rzeczy niż relacja z moim dzieckiem. I teraz chodzi o to, żeby zobaczyć i dojrzeć właśnie w relacji, co ja wybieram i dlaczego wybieram. I teraz zobaczcie, to co jest ważne, czyli taki pierwszy wyznacznik w ogóle zdrowia psychicznego. I teraz uwaga, to, że ktoś tego nie robi, nie oznacza, że nie jest zdrowy psychicznie. Ja chcę to podkreślić na początku. To znaczy, że ma obszary, w których mógłby być zdrowszy. Tak? Czyli pierwszy objaw zdrowia psychicznego to jest to, że ja umiem dbać o siebie, i o własne dobro i postępuje zgodnie ze swoimi pragnieniami. I mimo, że są ważni inni ludzie, potrafię wybrać siebie. Ponieważ, żeby siebie dać, trzeba siebie mieć. Co to oznacza? Ja wiem, że to jest bardzo kontrowersyjne dla wielu osób, ale zaufajcie mi, że kiedy się to przejdzie i tego doświadczy, to się bardzo ładnie układa. Bardzo wiele osób się nie dba o siebie, czyli nie dba o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne, bo się poświęca innym, a potem ma pretensje, że inni się nie poświęcają dla niego. Ja mam bardzo wiele osób, z którymi pracuję, które mają poczucie winy, że mogłyby zadbać o siebie, ponieważ rodzice, którzy się dla nich poświęcili, czyli poświęcili życie, karierę zawodową, różne rzeczy, cały czas trzyma ich na sznurku poczucia winy pod tytułem ja dla ciebie tyle zrobiłem, to ty musisz zacząć robić dla mnie. I my mamy takie społeczeństwo, w którym osoba, która dba o siebie, jest od razu dostaje na czole etykietkę, dostaje stygmat, że jest egoistą. I teraz, jeżeli ja nie dbam o siebie, to ja nie biorę odpowiedzialności za siebie w relacji, albo odwrotnie. Dbanie o siebie jest wzięciem odpowiedzialności za relację, ponieważ jeżeli ja jestem w kontakcie ze sobą i swoimi potrzebami, to ja po prostu jestem szczęśliwym i zadowolonym człowiekiem. Zdecydowanie lepiej i łatwiej się żyje ze szczęśliwym i zadowolonym człowiekiem niż zgorzkniałym, napiętym, zirytowanym i zdenerwowaną osobą, która ciągle ma pretensje do świata, że jest nieszczęśliwa i że inni o nią nie dbają. I to tylko o to chodzi, że jeżeli ja znam siebie,
dbam o siebie i dbam o swoje potrzeby, to ja jestem w dobrej kondycji, więc kiedy wy mnie o coś poprosicie, to będzie mi łatwo dać, bo mam z czego dawać. Natomiast jeżeli ja nie mam z czego dawać, to ja zaczynam być w pewnego rodzaju takim napięciu i irytacji w stosunku do ludzi. I na przykład wielu rodziców mówi, że w pewnym momencie dziecko przychodzi po coś, a oni już mają ochotę jedyne co to albo warknąć, albo zamknąć się w pokoju, albo w ogóle zamknąć dziecko w pokoju, bo nie wytrzymują napięcia. To napięcie, które się w nas pojawia, jest informacją o tym, że my o coś nie zadbaliśmy. I oczywiście są sytuacje, żeby było jasne, ja to tylko powiem, są sytuacje, w których my czasami musimy wybrać drugą osobę, tak? No bo nawet jeżeli ja jestem zmęczona, a mam małe dziecko, które właśnie chce, żeby zrobić mu jeść, to ja muszę mu zrobić jeść, bo moje dziecko bez tego nie przetrwa. Ale być może ja mam tak, i wiele osób tak ma, i to jest duża niedojrzałość, i znowu nie mam intencji nikogo obrazić, że tak bardzo zajmuję się innymi, że nie zajmuję się sobą. Tak? Czyli najważniejsi są inni ludzie i to potem robi bardzo dużo niedobrego w relacjach, zwłaszcza małżeńskich. To jest tak, że często jedna osoba ma pretensje do drugiej, że bo ty ciągle robisz coś dla innych, bo ty ciągle dbasz o innych, a nie dbasz o siebie i o mnie, nie dbasz o naszą relację. I teraz zobaczcie, jeżeli ja jestem w kontakcie ze swoimi potrzebami i dbam o siebie, to wychodzę od tego, kim jestem, do spotkania z twoim jestem. I my zaczynamy być w wymianie. I jeżeli mamy dwie osoby, które potrafią dbać o siebie, to nie ma szarpaniny. Jeżeli mamy dwie osoby, które nie potrafią dbać o siebie, no to potem zaczyna się to, co się pojawia, czyli pretensje. Bo ty zawsze wychodzisz, bo ciebie nigdy nie ma, bo inni są ważniejsi, bo ja nie jestem ważny, nie jestem ważna. Jeżeli człowiek ma zaspokojone, ważne dla siebie potrzeby, to nie szarpie tej drugiej osoby. Jeżeli nie ma ich zaspokojonych, no to zawsze będzie szarpanina. W związku z tym bardzo łatwo buduje się relacje, kiedy mamy dwie osoby, które są wyspane, nakarmione, w dobrym nastroju i wtedy wiecie, to wszystko jest łatwe, nie? Ale odpowiedzialność za moje potrzeby jest we mnie. Druga osoba nie jest po to, żeby zaspokajać moje potrzeby. My nie bierzemy ślubu po to, żeby tam ktoś mnie karmił potem całe życie. My wchodzimy w relacje po to, żeby się wymieniać tym, co w nas dobre, ale ja muszę mieć z czego dawać. Drugi wymiar dojrzałości to jest autonomiczność. Co to znaczy? To znaczy, że mimo, że akceptacja jest ważna, dokonujemy wyboru w oparciu o obiektywne kryteria. Bycie lubianym nie jest celem w relacjach z innymi ludźmi. I uwaga, to co jest najtrudniejsze, decyzje są niezależne od tego, czy ktoś jest zadowolony, czy jest niezadowolony. Wielu ludzi podejmuje decyzje w oparciu o to, albo inaczej, celem podejmowania decyzji jest to, żeby ktoś nie był niezadowolony. Czyli my jesteśmy w stanie porzucić samych siebie tylko dlatego, żeby ktoś był zadowolony. I teraz znowu. Nie ma nic złego w tym, że ktoś inny w relacji jest zadowolony. Problem zaczyna się w momencie, kiedy ja poświęcam siebie, czyli robię to z lęku przed odrzuceniem, żeby tylko ten ktoś był zadowolony, żeby się na mnie nie obraził. My jako ludzie bardzo trudno wytrzymujemy czyjeś niezadowolenie, ponieważ niezadowolenie oznacza odrzucenie. A my jako ludzie bardzo potrzebujemy przynależeć, bardzo potrzebujemy mieć poczucie, że jesteśmy ważni i kochani. Niemniej jednak to nam zabiera autonomiczność. I teraz dojrzałość polega na tym,
że ja czasami podejmę decyzję, o której wiem, że jest dobra, nawet jeśli otoczenie będzie z tego niezadowolone. Bo nie chcę być zakładnikiem czyjegoś zadowolenia lub niezadowolenia. I co to oznacza? To oznacza, że warto przyjąć, że jako dojrzały człowiek mam takie przekonanie, że akceptacja społeczna nie jest mi niezbędna do szczęścia. Ja znam wielu młodych ludzi, z którymi pracuję, którzy mają tysiące znajomych na Facebooku i na Instagramie. Tysiące. Dostają setki lajków pod każdym postem, który wypuszczają, czyli można by było powiedzieć, że mają akceptację społeczną, a są nieszczęśliwi. Być może nieco starsi ludzie mają podobnie, że mamy dziesiątki znajomych, dla których robimy bardzo dużo, a kiedy kładziemy się spać, to kładziemy się z jakimś takim smutkiem albo lekkim ściskiem w żołądku. A? Czyli że czujemy, że to ta satysfakcja i zadowolenie nie rozgaszcza się w naszym ciele. Być może cały dzień siebie właśnie opuszczaliśmy. Trzeci wyznacznik dojrzałości to jest wyrozumiałość. Człowiek dojrzały jest wyrozumiały przede wszystkim dla swojej takiej, no można by było powiedzieć, dla swojego człowieczeństwa. To znaczy, że każdy ma prawo popełniać błędy. Ja też mam prawo popełniać błędy. Oczywiście, kiedy popełnię błąd, przyznaję się do niego. Ale nie rozpamiętuję tego w takich kategoriach katowania się, takiego krytyka wewnętrznego. Boże, mogłam pomyśleć, jaka jestem beznadziejna, jaki jestem głupi, dlaczego tego nie wziąłem pod uwagę i tak dalej. Popełniłem błąd, bo jestem człowiekiem. Wyciągam z tego błędu wniosek i idę do przodu. I to, co ja obserwuję, to to, że przypominam, żeby siebie dać, trzeba siebie mieć. Nie można dać komuś czegoś, czego nie ma się w sobie. Czyli jeżeli nie potrafimy być wyrozumiali dla siebie, czyli mamy bardzo mocno rozwiniętego krytyka wewnętrznego, to my będziemy cały czas innym wytykali ich błędy. Cały czas będziemy punktowali, cały czas będziemy dziubali. Tego nie zrobiłeś, tamtego nie zrobiłeś, to nie tak, tamto nie tak, to inaczej. Kiedy ja pracuję z młodzieżą i pytam ich, dlaczego nie zrobisz tego, na przykład, nie wiem, czemu nie poodkurzasz, skoro wiesz, że to takie ważne dla twojego rodzica? Oni mówią, proszę pani, ja poodkurzam, on znajdzie co innego i mi wytknie, i mnie dziubnie. Nie można, albo inaczej mówią tak, jest to bardzo trudne być dziubanym cały dzień. Bo to tak, jakbyśmy cały czas komuś wbijali drobne szpileczki i oczywiście my to pięknie potrafimy zasłonić dobrem drugiej osoby, bo mówimy, dla twojego dobra ci to mówię. Nie garb się. Bo jak się będziesz garbiła, to nikt cię nie będzie chciał, wiesz? No i teraz sobie wyobraźcie, że żyjesz w domu, w którym ktoś ci mówi, nie złość się. Złość piękności szkodzi, a nie masz czym szastać. A potem jesteś dorosłą, młodą kobietą i słyszysz, no a czemu ty nie masz poczucia własnej wartości? Podnieś głowę, idź po prostu odważnie przez świat, nie? Ile my takich szpilek, nie? I takich dziubów dostaliśmy, to każdy z nas wie najlepiej. Ale teraz zobaczcie. Irek mówi o tym, że czasami trzeba mówić o tym, że ktoś coś robi źle, a jednocześnie mówić, że robi dobrze, że to będzie się balansowało. Ja bym jednak odeszła od źle dobrze, bo to jest właśnie ten brak wyrozumiałości. Raczej bym mówiła, to co robisz nie jest zgodne z moimi oczekiwaniami. Ja bym chciał, żebyś robił inaczej. No bo wróćmy do pana. Czy to jest źle, że u mnie leżą paprochy na podłodze? Nie. W pana mapie to jest inaczej. On by chciał inaczej, tak? A. To za parę lat naprawdę twój kręgosłup pierdyknie i wtedy nie wiesz, że ty będziesz miała problem.
wieku. A, tak. To prawda. Irek. Tak. Właśnie. Bardzo ci dziękuję. Ja bardzo lubię. Poczekajcie. Ja tylko się na tym na razie zatrzymam. Ja bardzo lubię twoją szczerość. No właśnie, my nie dbamy o inną osobę, my dbamy o siebie. W tym dziubaniu i w tym braku wyrozumiałości my dbamy o siebie. To nie jest temat na ten wykład, ale ja to odpowiem na to, co ty mówisz. Wyrozumiałość polega na tym, że ja siadam i ja się zastanawiam, czy kiedy mówimy o dziecku, co takiego dzieje się, że moje dziecko zaczyna się garbić? Czy ono jest może zmęczone? Czy może z punktu widzenia psychologii i psychosomatyki osoby, które zaczynają się garbić, to są osoby, które chowają siebie, mają zaniżone poczucie własnej wartości. I ja bym pracowała nad przyczynami, czemu moje dziecko zaczyna się kulić. Ja jak pracuję z młodzieżą, naprawdę wiele osób mówi, chciałbym, żeby mnie nie było widać. Chcę się schować, chcę zniknąć. I oni to robią na poziomie ciała. A my jako rodzice mówimy, wyprostuj się, nie garb się. Nie? Czyli nie szukamy przyczyny, nie szukamy tego, dlaczego ktoś się tak zachowuje. Jak ja mówię wyrozumiałość, to ja nie mam na myśli, zgadzamy się na błędy i byle jakość. Dla mnie wyrozumiałość, odniosę się do tego, co kiedyś przepięknie powiedział Łukasz, nasz student też. Łukasz powiedział tak, historia drugiego człowieka jest ziemią świętą. Zanim wydasz wyrok, zapytaj go, dlaczego zachowuje się tak, a nie inaczej. I dla mnie wyrozumiałość oznacza, że ja nie mam prawa, absolutnie nie mam prawa nikomu powiedzieć, że robi źle czy dobrze. Ja mam obowiązek zastanowić się, co takiego się dzieje, jaki on plecak niesie, jaką on historię za sobą niesie, że on zachowuje się tak, a nie inaczej. Nam jako ludziom brakuje dojrzałości i pokory w tym, że ludzie nie wybierają często zachowań, które mają, dlatego że sobie tak wymyślili. Ja pracuję z wieloma osobami w korporacjach, które są agresywne, nieprzyjemne i tak dalej, a potem z nimi siadam i jak słyszę, jaka historia za tym stoi, to sobie myślę, rany i tak cudownie, że w ogóle funkcjonujesz tak, jak funkcjonujesz. I uwaga, nie usprawiedliwiam agresji, ale nie mam prawa powiedzieć jako dojrzały człowiek, że ktoś jest głupi, beznadziejny, że jest chamem, prostakiem, różne te rzeczy okropne, które my mówimy. My nie mamy prawa wydawać wyroków na innych ludzi. I to jest to. A to, że on się zachowuje niezgodnie z moimi oczekiwaniami, to jest zupełnie inna historia. I teraz pytanie, dlaczego tak się zachowuje? I czy mówienie nie garb się pomaga? Nie. No to jeżeli nie garb się nie pomaga, to zastanów się, jakiego innego komunikatu musisz użyć, żeby on chciał się wyprostować. Albo zostańmy w metaforze garbienia się. Czego potrzebuje moje dziecko, żeby siedzieć z podniesioną głową i mieć poczucie godności osobistej? Czy to, co ja teraz do niego mówię, buduje w nim poczucie własnej wartości? Czy to, w jaki sposób ja się wobec niego zachowuję, powoduje, że on siada przy stole i myśli sobie, jestem dzieckiem króla? Zasługuję na to, żeby ludzie traktowali mnie z godnością. Czy to, jak jest traktowany w szkole, powoduje, że on ma poczucie własnej godności i szacunku dla siebie? To jest tak zwana zdrowa wyrozumiałość. Nie znaczy, że ja się zgadzam na błędy, tylko ja rozumiem, że ktoś zachowuje się w trudny sposób, bo jakaś trudna historia za nim stoi. Ja mu daję akceptację i wytrzymuję jego zachowania. Daję mu miłość i szacunek, na którą zachowuję, a potem on się rozwija. Jak ja pracuję z trudną młodzieżą, mam z nimi warsztaty w wakacje, to oni bardzo często mówią, że to jest jedyne miejsce, w którym oni byli uwzględniani, że ktoś ich pytał o zdanie, że ktoś ich pytał, czego oni chcą. Oni mówią, że oni w domach słyszą tylko, że są beznadziejni, że ciągle robią coś nie tak i są w ogóle nieuwzględniani. Nie? I teraz wyrozumiałość polega na tym, pan ma inaczej, ja mam inaczej. I to jest okej. Ani pana nie jest dobre, ani moje nie jest dobre. Ja mogę się zaciekawić, dlaczego pan tak ma, że ten papierek denerwuje. Nie?
I ciekawe, jaka za tym stoi historia. I skoro to dla pana ważne, to ja podniosę ten papierek, ale chcę to zrobić w wolności, a nie dlatego, że się boję, że zostanę uznana za brudasa albo za osobę, która jest niewłaściwa, czy jakaś bałaganiara, nie? Na tym polega wyrozumiałość, że ja rozumiem, że ty masz inaczej, wy też macie inne poglądy niż ja i się zaciekawiam, a nie wydaję wyrok. My żyjemy w czasach sędziów. I to jest w ogóle dla mnie też bardzo trudne, że kiedy czytam czasami dyskusje w internecie i widzę, że ktoś się podpisuje, że jest katolikiem, a słyszę tam tyle ocen na temat innych ludzi. Kto nam dał prawo do wydawania wyroków? Miłość polega na tym, że ja cię traktuję z troską i ja sobie myślę, jakie ty musisz nieść w sobie rany, że się zachowujesz w tej chwili jak rozkapryszony dzieciak. Przecież wiele osób, które znam, z którymi pracuję, zachowują się jak dzieci z domu dziecka pod tytułem udowodnię ci, że nie da się ze mną być. Dlaczego? Dlatego, że mają w sobie ranę odrzucenia i nie są w stanie po raz kolejny tej rany doświadczyć, więc zachowują się w sposób, który jest trudny dla otoczenia. To, czego my potrzebujemy w kontekście wyrozumiałości, gdybyśmy wszyscy tutaj, tylko my wszyscy, od dzisiaj umówili się na akceptację, która oznacza ty masz inaczej i ja mam inaczej i ja jestem w stanie to wytrzymać, to już zmienilibyśmy bardzo duży kawałek świata. Ale co my robimy? Moje jest słuszne. Niedojrzały człowiek zawsze ma rację, moi drodzy. I wiecie, co robi niedojrzały człowiek? Niedojrzały człowiek zawsze innym udowadnia, że nie mają racji. I niedojrzały człowiek zawsze ma rację, ale nie ma relacji. Bo ludzie nie lubią przebywać z kimś, kto zawsze ma rację i pokazuje im, że oni nie mają racji. Jako dzieci prawdopodobnie wielu z nas nigdy nie usłyszeliśmy od rodzica: masz rację, przekonałeś mnie. Albo to, co mówisz, jest mądre, fajne. Wezmę to pod uwagę. Ponieważ my jesteśmy wychowani w posłuszeństwie wobec autorytetu, ale nie autorytetu. Jesteśmy wychowani w posłuszeństwie wobec autorytarnego autorytetu, który mówił: w moim domu będzie tak, jak ja chcę. I jeżeli ktoś nie doświadczył wyrozumiałości, no to będzie mu trudno być wyrozumiałym. Kolejny element to akceptowanie niepewności. Oznacza to to, że nie musisz wiedzieć wszystkiego. Rzeczy mogą się zmieniać i to nie oznacza nic złego. I uwaga, świat nie jest czarno-biały. Osobom, które doświadczały przemocy w dzieciństwie, czyli osobom, które, zwłaszcza osobom, które były z domu, w którym był alkoholizm, a jak alkoholizm, to zwykle były awantury lub była przemoc. Wystarczy, że słowna, gdyż mało znam miłych i sympatycznych alkoholików, którzy wracali i rozdawali cukierki i szli spać, choć tacy również się zdarzali. To są osoby, które w dorosłym życiu bardzo źle znoszą niepewność. Czyli jeśli się coś zmienia, to im się to rozpada. Wchodzą, mają dużo lęku, mają dużo niepokoju, nie potrafią tym zarządzić. I osoby, które nie akceptują niepewności, są nieprawdopodobnymi kontrolerami. Wszystko mają pod kontrolą. Wszystko. Wszystko jest zaplanowane po prostu na minuty. Mam taką koleżankę, która jak jedzie na wakacje, to ona ma nawet rozpisane, gdzie ona się zatrzyma do toalety, bo ona jakby musi mieć wszystko zaplanowane. Brak akceptacji niepewności, zwłaszcza w dzisiejszym świecie, no jest wyrazem pewnego rodzaju niedojrzałości. To znaczy, że moja niedojrzałość polega na tym, że ja nie widzę swojego wpływu w dorosłym życiu. Czyli inaczej mówiąc, dojrzały człowiek akceptuje niepewność, ponieważ wie, że może polegać na sobie. To chcę powiedzieć. I teraz, dziecko było bezbronne wobec przemocy. I dziecko było bezbronne wobec dorosłego. Kiedy jesteśmy dorosłymi ludźmi, kiedy dojrzymy swój potencjał i swoje talenty, swoją siłę i swój wpływ, łatwiej jest nam akceptować niepewność. Ponieważ jeśli się coś zmienia, to ja wiem, że ja potrafię sobie z tym poradzić. Okay? Czyli dojrzałość, to dojrzenie swoich możliwości i swojej siły pozwala nam łatwiej sobie radzić wtedy, kiedy się coś wokół nas zmienia,
bo mamy wpływ i bierzemy odpowiedzialność za to, co się z nami dzieje. Kolejna rzecz to otwartość. To znaczy, że dojrzały człowiek jest otwarty na zmiany, na drugiego człowieka, mówi sobie, posłucham, może mnie to przekona. Kiedy mówię, ja mam takie poglądy i nikt i nic nie przekona mnie do ich zmiany, no to nie mam otwartości. To jestem w jakimś dużym usztywnieniu i ja bym powiedziała, nawet zaryzykowałabym, że to jest pewnego rodzaju brak pokory, ale to jest na pewno niedojrzałość, bo to znaczy, że ja nie mam gotowości dojrzeć, czyli zobaczyć, że jest inny świat, który jest świat jakiś poza mną. A wielu psychologów mówi, używa takiej metafory, że każdy z nas patrzy, wiecie, przez lupę tylko, tak? Ja widzę tylko tyle i wyciągam wnioski tylko na podstawie tego, co widziałam, co usłyszałam lub co przeczytałam. Ale naprawdę nie widziałam wszystkiego, nie słyszałam wszystkiego i nie byłam w stanie przeczytać wszystkiego. W związku z tym dojrzałość polega na tym, że ja potrafię zmienić zdanie pod wpływem tego, że dostaję nowe informacje, których nie wiedziałam, i to, że ja zmieniam zdanie, to nie oznacza, że ja przegrałam. To, że ja zmieniam zdanie, to oznacza, że ja mówię, o, nie miałam tych informacji. Ale teraz, jak mam te informacje, to faktycznie może moje poglądy na wychowanie mogłabym zmienić. Może mogłabym zmienić moje poglądy na spędzanie świąt, może mogłabym, różne rzeczy, może mogłabym, tak? Czyli, bo dojrzałość polega na tym, że ja przyjmuję, że są inne kawałki niż te, do których jestem przyzwyczajona. I jak mówi teoria i praktyka, elastyczność i giętkość myślenia charakteryzują ludzi zdrowych, tak? Czyli ta sztywność, ona nas zatrzymuje w rozwoju. Bo jeżeli ja się usztywniam i mówię, nikt mnie nie przekona do zmiany, to znaczy, że ja jestem już w pewnej foremce. To ja używam metafory foremki do lodów. Nie? Jak są przygotowane lody, to ta jest taka masa miękka. I teraz ja mogę ją dowolnie przelewać, wlewać, wkładać do różnych foremek, ale jeśli to zastygnie, już nic nie mogę z tym zrobić i to oznacza, że ja nie mam, wiecie, nie jestem w przepływie z innymi ludźmi, bo ja mam cały czas rację, a wy możecie się tylko ode mnie odbijać. Trudno się żyje z osobą, która mówi, cały czas stawia mur wokół siebie, tak? Człowiek dojrzały mówi, sprawdźmy to. Eksperymentuje, ma otwartość na nowe. Człowiek dojrzały również ma krytyczne myślenie. To znaczy jest w stanie spojrzeć na daną sprawę krytycznie i obiektywnie. Krytycznie to znaczy, że może podważać pewne idee, zadaje pytania, sprawdza dlaczego tak jest. Tak? Czyli czasami mówimy o kimś, to jest kolejna ocena i osąd, którą wydajemy, że ktoś jest bezkrytyczny. Co to znaczy? To znaczy, że zawsze przyjmuje to, co mówią autorytety. No to jest droga donikąd, no bo jeżeli autorytet powie ci, że jutro trzeba skoczyć z dachu, no to skoczysz z dachu, tak? No ale dla kogoś może to być niestety autorytet właśnie, no więc bezkrytyczna osoba przyjmie wszystko, co mówi ktoś, kogo on uważa za autorytet. Natomiast człowiek dojrzały zadaje pytania, czyli pyta, dlaczego to robimy, po co to robimy. Zobaczcie, to kapitalnie widać na dzieciach. Dziecko będzie dopytywać do krwi, ale dlaczego, bo chce zrozumieć. Zresztą w ogóle w biznesie uczymy, że podstawowa funkcja zarządcza, czy podstawowe zarzędzie zarządcze to jest tak zwane five why, czyli 5 razy dlaczego. Zapytaj 5 razy dlaczego i zawsze znajdziesz przyczynę problemu albo rozwiązanie. Dojrzały człowiek potrafi pytać dlaczego, nawet jeśli ktoś będzie niezadowolony z tych pytań. Kolejny wyznacznik dojrzałości to zaangażowanie. Aktywnie poznaje nowych ludzi, nowe rzeczy, nowe idee. Brak dojrzałości to jest trzymanie się starego. To jest to, co my cały czas o tym mówimy.
To jest takie siedzenie na cmentarzu przy swoim ulubionym nagrobku i czekanie, że ktoś być może mnie znajdzie. Doceniam to, co jest wokół mnie. Osoba dojrzała potrafi docenić i potrafi wyrazić docenienie i dba o swoich bliskich i ich potrzeby. Nie bez przyczyny Elis pokazuje zaangażowanie jako kolejny krok w dojrzałości. Najpierw znam siebie, poznaję siebie, obiektywizuję świat wokół siebie, żeby móc zadbać o drugą osobę, bo ja wtedy mam szeroką przestrzeń siebie. Jeżeli ja jestem w tej sztywności, o której mówiłam przed chwilą, to ja jestem cały czas w zamrażarce, w ciśnieniu, w napięciu, w lęku i w niepokoju. Jak ja mam przestrzeń wokół siebie, to ja jestem w przepływie. Więc łatwo mi być w relacjach z innymi. No po prostu z dojrzałymi ludźmi się jest łatwo w relacjach. I uwaga, dojrzałość to podejmowanie ryzyka. Osoba, która nie ma dojrzałości w sobie, nie podejmuje ryzyka. To jest człowiek, który zrobi tysiące przeliczeń, obliczeń, doktoratów na temat tego, czy się budować, czy się nie budować, żeby na koniec podjąć decyzję, żeby się jednak nie wybudować. Albo, i to nie chodzi o to, czego stać, czego nie stać, tylko bo po prostu osobę niedojrzałą charakteryzuje taki poziom lęku, który ją paraliżuje. Natomiast dojrzałość polega na tym, że ja ryzykuję, że mam odwagę wychodzić do nowego, że realizuje ważne dla mnie cele, nawet jeśli mogłoby się nie udać. Tak? Czyli ja wyruszam w podróż pod tytułem życie, ale oczywiście może być tak, że ja jestem zakładnikiem różnych zaklęć z dzieciństwa pod tytułem trzeba się cieszyć z tego, co jest, tak? Nie rób kłopotu, siedź w kącie, a znajdą cię. Pokorne ciele, dwie matki z się i różne wszystkie te historie, które słyszeliśmy, nie? Lepszy tam, co tam, wróbel w garści niż orzeł na dachu, nie? Gdzie tam będziesz myślał, że możesz być orłem? Jesteś kurą, grzeb w ziemi, nie? Więc my nie podejmujemy ryzyka. Ja mam teraz taką klientkę, która mówi: Jezu, no matka tak całe życie się bała i cały czas mi mówiła, co się strasznego wydarzy, że ja teraz jak myślę, że mam wyjść z domu, to myślę, że po prostu to już jest niebezpieczne, nie? Dojrzałość polega na tym, że ja wychodzę, tak? Wychodzę do życia, podejmuję decyzję o życiu i pozostawiam za sobą decyzję o byciu w śmierci. Kolejny wyznacznik zdrowia psychicznego i dojrzałości. Akceptujesz siebie bezwarunkowo, ponieważ to nie chodzi o to, o takie zdanie pod tytułem taki już jestem i musicie mnie kochać. Nie. Chodzi o to, że akceptujesz to, jak wyglądasz, jaki masz potencjał, skąd jesteś i co umiesz. Czyli masz w sobie takie przekonanie, że jesteś wystarczający. Ale, i to jest punkt wyjścia, czyli nie masz lęku przed byciem z ludźmi i nie masz lęku przed odrzuceniem. Ale samoakceptacja nie zwalnia nas z rozwoju. Czyli jeżeli ktoś mi mówi, że to, co robię, jest dla niego krzywdzące i on chce zmiany, to ja to zmieniam. Bo to jest to, co mówiłam wcześniej o zaangażowaniu. Dbam o drugą osobę. Ale jak ja mówię samoakceptację, to mam na myśli... Tak, ja mam takie marzenie w ogóle jako psycholog i psychoterapeuta, że ja się kiedyś obudzę w kraju, w którym wszyscy ludzie powiedzą, jesteśmy wystarczająco dobrzy. I będzie taki luz, i będzie taka łatwość bycia w relacjach, bo nikt nikogo nie będzie oceniał i nikt się nie będzie bał oceny. Zobaczcie, o ile łatwiej byłoby być w grupie, do której ja wchodzę i sobie myślę, wspaniali ludzie. Ja wspaniała, wy wspaniali, zobaczmy, czym się możemy ubogacić. Ja nie mogę dać akceptacji drugiej osobie, jeśli nie mam jej w sobie i nie przyjmę jej, jeśli nie mam jej w sobie. Tak? Wychodzi z szatni księżniczka, ja mówię, dzień dobry księżniczko, ona mówi, tobie to łatwo. No. Naprawdę samoakceptacja jest punktem wyjścia do spotkania. I teraz mam coś jeszcze bardziej kontrowersyjnego. Kolejny wyznacznik zdrowia psychicznego. Teraz to już się strasznie boję.
ale dam radę. Przyjemność, proszę Państwa. Jest takie słowo przyjemność. Niektórym się nie mieści w słowniku, a niektórzy nawet nie potrafią go wymówić. Mianowicie poszukujesz przyjemności w życiu i porzucasz rolę ofiary i cierpiętnika. I to wystarczy jakby. Mamy prawo być szczęśliwi. Mamy prawo do przyjemności. Ja wiem, że teraz jest wyjątkowo trudna sytuacja, ale moi drodzy, jeżeli ja założę teraz worek pokutny, chyba że będę pokutować, to tak, ale to, że ja nie będę szczęśliwa, nie spowoduje, że wojna na Ukrainie przestanie być. Okej? Czyli ja potrzebuję mieć energię do działania płynącą z mojej przyjemności, żeby mi było łatwiej pomagać tym ludziom. I jak my będziemy smutni i nieszczęśliwi, to my nie pomożemy ludziom z Ukrainy, bo oni będą, przyjechaliśmy do bardzo smutnego kraju, do bardzo smutnych ludzi. Dojrzały człowiek potrafi czerpać przyjemność. Oczywiście, mogą być kolejne zaklęcia, które słyszeliśmy. Życie to nie zabawa. I kto rano skacze, ten wieczorem płacze, więc jak będziesz się bawić, to potem jakby... I żeby kózka nie skakała. Nam się bardzo ładnie wycinało przyjemność, więc my nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że można. A jeszcze wiele osób, jak są zadowolone, to słyszę, co ty taki zadowolony jesteś? Jakby? To co się tak cieszysz, jak kupi do sera? Kolejne powiedzonko, jakby co się cieszysz, jak kupi do sera? Dojrzałość polega na tym, że ja wierzę, że życie jest po to, żeby żyć. Bo w życiu chodzi o życie, słuchajcie. Nie o umieranie. W życiu nie chodzi o umieranie. W życiu chodzi o radość z życia i to jest okej. Okay. I uwaga, bycie nieperfekcyjnym jest, to jest bardzo trudne dla bardzo wielu kobiet, ale mężczyzn, również niektórych siedzących na sali, podpowiem wam. Mianowicie, akceptujesz fakt, że nie możesz być perfekcyjny we wszystkim. A pan to akceptuje? O, to grubo. Robienie wszystkiego idealnie jest po prostu niemożliwe. W ogóle perfekcjonizm, państwo to pewnie wiecie z innych wykładów, a może z literatury, perfekcjonizm jest przejawem neurotyczności. Perfekcjonizm jest przejawem lęku, czyli jest przejawem niedojrzałości. No i perfekcjonizm no, zatrzymuje życie w nas po prostu, tak? Perfekcjonizm jest o nieżyciu. I kończę nawiązywanie i dbanie o relacje. Z najnowszych badań wynika, z badań dotyczących szczęścia i dobrostanu, że to relacje trzymają nas przy życiu i świadczą o jego jakości. My jako ludzie bardzo potrzebujemy relacji. Bardzo potrzebujemy przynależności. Dzisiaj jedna z piękniejszych rzeczy, którą dzisiaj usłyszałam o tym, jak my pracujemy w szkole, było: przyszłam po kompetencje, a dostałam piękne, głębokie, mądre, szczere i uczciwe relacje. I to sobie zabieram. Kompetencje również, ale relacja to jest to, co nam pozwala być bezpiecznymi. I teraz dojrzałość możemy weryfikować przez to, czy ja umiem dbać o relacje. Dbać, nie tylko mam. Ile razy dzwonicie do osób ważnych dla was? Jak często pytacie, co u nich słychać, a jak często mówicie, co u was słychać? My w relacji potrzebujemy głębi i przepływu. Potrzebujemy mówienia o tym, co dla nas ważne. Potrzebujemy spotkania człowieka z człowiekiem. I towarzyskość i dobre przystosowanie społeczne to sposób na zdrowe i satysfakcjonujące funkcjonowanie. Czyli to jest okej, że mamy relacje, to jest okej, że lubimy być z ludźmi. To świadczy o naszej dojrzałości. I mamy taki element jak odpowiedzialność. Co to znaczy? Dojrzały, zdrowy psychicznie człowiek jest odpowiedzialny za siebie, za swoje decyzje, trudności i sukcesy. Bierze odpowiedzialność za przebieg swojego życia i nie obwinia otoczenia za swoje niepowodzenia, kłopoty myśli i zachowania. Dojrzały człowiek wie, że to, w jakim miejscu życia jest, jest efektem jego decyzji. Nie pochodzenia, nie rodziny. Rodzina była. My możemy pochodzić z różnych miejsc,
ale to ja w pewnym momencie decyduję, co robię z potencjałem, który dostałam. I uwaga, dojrzały człowiek kreuje swoje życie i decyduje o tym, jak ono będzie się toczyć. Niedojrzały człowiek siedzi i mówi, nic ode mnie nie zależy. Dzisiaj mieliśmy dyskusję z księżmi, więc mogę to powiedzieć, gdyż odpytałam księży katolickich. Dojrzały człowiek działa. Niedojrzały człowiek mówi, zostawiam to Panu Bogu, a potem ma pretensje, że Pan Bóg się tym nie zajął. Działam w zaufaniu do Pana Boga, że On zadba o mnie. Dojrzałość polega na tym, że biorę odpowiedzialność za historię mojego życia. Biorę odpowiedzialność za to, kim jestem, co mówię, co robię i jak toczy moje się życie. Czyli na koniec powiem, dojrzały człowiek nie jest aktorem swojego życia. Dojrzały człowiek jest reżyserem swojego życia i podejmuje decyzję, czy będzie to dramat, melodramat, film przygotowy, czy może historia szczęścia, zadowolenia i satysfakcjonujących relacji z ludźmi. Dziękuję Państwu bardzo.